Cześć, ja nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Dzisiaj, kolejny już raz zresztą u nas, jest Piotr z Abusa. Cześć. Piotr, dzisiaj mam dla Ciebie parę pytań o kaski MTB. Wielu producentów w tej chwili już produkuje kaski, tak, że sięgnę po te, które mam, że tak powiem, najbliżej. Jest taki model Specialized Prevail, to jest taki lekki kask szosowy, ale też i do użytku na rowerach MTB. A jaka jest Wasza teoria jako Abusa na temat kasków? Produkujecie jedną linię i to jest na szosę i na MTB, czy rozdzielacie to jakoś? Rzeczywiście jest tak, że w ostatnich czasach czyż kaski szosowe i MTB, one zaczynają się dosyć mocno mieszać. Często jest tak, że kaski szosowe pojawiają się Właśnie, takie kaski szosowe często się pojawiają na trasie maratonów MTB. One są, dlaczego są fajne? Bo są bardzo dobrze wentylowane, są bardzo lekkie. Odbiorcy, którzy startują w długich maratonach gdzieś po jakichś, powiedzmy sobie, terenach dosyć górzystych, cenią sobie po prostu komfort i wygodę tego kasku. Czyli mamy tu świetny kask szosowy, lekki, około 200 gramów. Mhm. Widzę, że z jakimś tutaj małym szkieletem wzmacniającym. Mogę go założyć na rower górski i jechać. Możesz sobie jeździć. Wygłupiać. Nie ma żadnej. Tak, oczywiście. I to jest Wasza rekomendacja, czy macie na to jakiś inny pomysł? To znaczy, to jest dobre rozwiązanie, natomiast są lepsze, wiesz, bo jednak kaski, które stosujemy w MTB i Enduro, one się między sobą troszeczkę różnią i troszeczkę mają inne zastosowanie. Tutaj mamy taki kask, który jest rzeczywiście kaskiem uniwersalnym. Mówi się często w ogóle, że. Na pierwszy rzut oka są bardzo podobne. Ale natomiast jest trochę cięższy. To jest trochę cięższy, jest bardziej masywny. Mówimy tutaj o różnicy między 200 a 240 gram. 40 gram różnicy, jeżeli jesteś mega wycieniowanym zawodnikiem, to 40 gram dla Ciebie to jest dużo. Maja Woszczowska narzekała na te 40 gram, dlatego dostała ostatnio lżejszy kask. Natomiast dla średnio zaawansowanego amatora 240 kask to jest bardzo dobry kask, który dużo lepiej chroni niż kask lekki. 40 gram, trochę szybko liczę, w bidonie mieści się 500, tak? Czyli to jest jakieś 8% zawartości bidonu, dwa łyki. Jeżeli ścigasz się o pierwsze miejsce w mistrzostwach świata, tak, to uwierz mi, że jest to nie, różnica. Nie, jasne, no Majka powiedzmy, że jest dość szczupła. Jest. To rozumiem, okej. Okay. Tak. To jest kask MTB. Widzę, że ma... Oj tam. Że to boczki. Widzę, że on ma ten szkielet tutaj dużo mocniejszy. Ty chyba masz w ogóle tutaj taki szkielet, możemy go sięgnąć? Tak, jasne, już ci daję. W tym kasku jest po prostu znacznie bardziej rozbudowany ten szkielet. Tak, on ten kask powstał pod kątem tego, że on ma być bardzo bezpieczny, bardzo mocno wentylowany, ale bez kompromisu na bezpieczeństwie tym takim naprawdę zaawansowanym. Także jeżeli jedziesz po jakiejś trasie maratonu albo trasie, której nie do końca znasz, to lepiej mieć kask bardziej rozbudowany na spotkanie z jakimiś większymi przeszkodami terenowymi, bo tutaj mówimy już nie tak jak, zobacz. On ma więcej styropianu, grubsze ścianki. Oczywiście, że tak. To jest właśnie ta waga, zupełnie kompresja jest inna i zobacz, że sama ta konstrukcja, ona nie jest najlżejsza na świecie. No nie jest, ale budzi zaufanie. Widzisz, że zupełnie inaczej upadają zawodowcy, którzy jadą w propeletonie, którzy całe życie ćwiczą, są rozgrzani, tak, i lądują w, nie wiem, na szosie, albo się po prostu zostawią trochę skóry na asfalcie. Oni wcześniej wiedzą, że będą leżeli, więc mogą się sprzęt przygotować. Tutaj w tym wypadku twoja głowa może się spotkać z takimi przeszkodami jak kamienie, drzewo, tak, które jest gdzieś mamy po drodze. Mamy gdzieś taki niebieski kask chyba po spotkaniu z mamy. Kamieniami. Po spotkaniu z kamieniami twoja głowa wyglądałaby mniej więcej tak, tylko to by była twoja kość czaszkowa, a nie kask. Dlatego pamiętajmy o tym, że kaski szosowe, one się nadają, bardzo dobrze chronią głowę, tak jak powinny, według tych certyfikatów, które powinny mieć. Natomiast jeżeli jedziemy w teren, którego nie znamy, albo wybieramy się na single tracki, albo chcemy cały dzień spędzić na zabawie enduro, poznawaniu jakichś nowych miejsc, to potrzebujemy troszeczkę bardziej zaawansowanego sprzętu. Tak, bo idąc tą drogą dalej, to te kaski, które produkujecie do jeszcze bardziej grawitacyjnych odmian kolarstwa, do jeszcze ostrzejszej jazdy, są jeszcze masywniejsze, mają jeszcze inną konstrukcję. Ten już widzę jest wyposażony dodatkowo w technologię MIPS, tak? Tak, to jest właśnie to, o czym chcemy powiedzieć. Jeżeli naszym podstawowym jakby zadaniem na dzień będzie jazda grawitacyjna po single trackach albo jakaś wyprawa w nieznane, bardzo dobrze mieć
kask, który jest trochę masywniejszy, który zapewni nam większą ochronę, niestety kosztem wagi. Waga tego kasku to jest około 300 gram. Odporność na uderzenia jest tutaj moim zdaniem maksymalna. Niestety nie jest to jeszcze kask full face, natomiast... No, ale ma tu mocno ochronioną potylicę. Dokładnie. Z tego, tak, co widziałem, to ma możliwość transportu gogli tutaj w pozycji otwartego daszka. Także no, ma dość dużo użytecznych takich funkcji. Też widzę, ma szkielet wewnętrzny. No i tak jak mówiłem wcześniej, ma tutaj MIPS-a, który jeszcze ma za zadanie zmniejszać ewentualne urazy mózgu przy uderzeniu. Dokładnie tak. Czyli można powiedzieć, że każdy rodzaj naszej aktywności, który wybieramy sobie jako główny sport, trzeba po prostu o tym, żeby dostosować kaski do tego, co robimy. Tak, gdzieś na końcu tej listy jest jeszcze kask mój w ogóle ulubiony. Wystartowałem w nim triathlon zimowy. Kask na rowery elektryczne, który też teoretycznie według polskiego prawa mógłbym wziąć którykolwiek szosowy kask 200-gramowy, leciuteńki i sobie jeździć rowerem elektrycznym. Ale speedbike'i, czyli te rowery, które mają obowiązek rejestracji jako, one są chyba jako skutery rejestrowane? Jako skutery, do 45 km na godzinę, wtedy masz zarejestrowany kask i on musi mieć już inną normę, ale to mówimy o Holandii, u nas jest jednak... No właśnie, bo u nas teoretycznie moglibyśmy jeździć w takim kasku, ale wy produkujecie też kaski specjalistyczne właśnie do rowerów elektrycznych, gdzie on ma taką funkcjonalność jak właśnie dodatkowe uszy do jazdy przy brzydkiej pogodzie. Ma też z tyłu w ogóle cały cover, ostatnio to odkryłem. Odkryłeś, że tutaj to? Jest w ogóle cover, z tyłu jest lampka. Niestety na triathlonie nie zdążyli sobie włączyć dla zabawy, bo troszkę z luftem żeśmy nie doliczyli czasów i było... Spóźniliście się po prostu. Delikatnie, dwie rundy. Ale właśnie, wiesz, widziałem, że jest cover, który możemy tutaj zamontować. Także do każdego rodzaju jazdy produkujecie kask specyficznie dopasowany do danej dyscypliny. Tak, bo widzisz, w przypadku jazdy w mieście, my to troszeczkę patrzymy na to, jest to trochę trudno o tym mówić, ponieważ nie dysponujemy twardymi danymi. Gdyby nasza policja robiła bardzo dokładne statystyki tego, co się dzieje na polskich drogach, to pewnie moglibyśmy więcej na ten temat rozmawiać. Natomiast w przypadku wypadków komunikacyjnych ja to rozróżniam dwa rodzaje wydarzeń. Albo są małe wypadki, które mają niewielkie reperkusje, które nas ratują przed jakimiś otarciami na głowie, albo są wypadki komunikacyjne, gdy w mieście mamy zetknięcie dosyć szybkie, nagłe z samochodem. Dlatego te kaski są bardziej rozbudowane. Tutaj nie mówimy też o wadze, bo nie spędzamy w tym kasku, nie wiem, kilku godzin, tak jak na treningu szosowym, tylko zakładamy go na 20-40 minut przejazdu z miejsca na miejsce. Dlatego w mieście zalecamy użytkowanie bardziej rozbudowanych kasków. Jasne. Myślę, że przybliżyliśmy temat doboru kasku do rodzaju jazdy, którą preferujecie. Jeżeli Wam się podobało, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, zadawajcie pytania w komentarzach, a my już myślimy o kolejnych filmach dla Was. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, cześć.